Kiedy przychodzi ten moment w naszym zdrowiu psychicznym, że naprawdę, ale naprawdę powinieneś z kimś o tym porozmawiać? Za zdrowiem fizycznym to trochę łatwiej. W sensie złamiesz nogę, boli jak diabli, nastawianie, gips i rekonwalescencja. Katar czy grypa to lekarstwa, do łóżka i odchorować. Ale zdrowie psychiczne? Niestety w naszym kraju świadomość tego, że istnieje coś takiego jak zdrowie psychiczne, jest mocno nadal wypierana. To znaczy, do tej pory funkcjonuje, w szczególności w męskich kręgach, taki pogląd, że albo jesteś zdrowy psychicznie, albo jesteś świr i najlepiej od razu do zakładu zamkniętego. Zresztą ta nieczułość jest na wszystkich poziomach wychowania. Pamiętam, jak miałem tych lat 11, 12, 15, to mówiło się u mnie w moim regionie, że haha, no to teraz do Rybnika. A w Rybniku był jeden z bardziej znanych zamkniętych zakładów psychiatrycznych. Nie dopuszczamy często do siebie świadomości, że coś może z nami jest nie tak, że coś jest nie w porządku, nie tak jak powinno być, albo nie tak jak było, że źle śpisz, że źle jesz, że jesteś nerwowy, otyły, albo za chudy, rozkojarzony, albo zbyt skupiony na jednym, że jesteś nerwowy, wybuchowy, albo kompletnie nieobecny. Przestańmy sobie wmawiać, że są tylko dwa stany, zdrowy i wariat. Przestańmy robić sobie z tego dowcipy. Zdrowie psychiczne jest zniuansowane, nierozerwalnie powiązane z naszą biochemią w mózgu oraz z naszymi procesami decyzyjnymi. Jest wręcz kluczowe do tego, by odnieść w życiu spektakularny sukces lub porażkę w myśl takich prostych schematów. Myślę o sobie źle, zaniechuję pozytywnych zmian, bo one nie mają sensu, nic się dobrego w moim życiu nie przytrafia, więc moje życie staje się obiektywnie gorsze. Schemat też działa odwrotnie. Myślę o sobie dobrze, podejmuję pozytywne zmiany w moim życiu, daję sobie szansę na realne pozytywne wydarzenia, moje życie staje się realnie lepsze. W tym prostym schemacie wszystko zaczyna się od tego, co się dzieje w twojej głowie. Z tobą, z przekonaniami na twój temat. Bardzo dużo robiłem animacji o schematach emocjonalnych. Jak takie drobne ścieżki postępowania, wykształcone w trakcie wychowania i codziennego życia, potrafią utrudnić nam codzienność, sabotować nasze marzenia i zawężać nasze spojrzenie. Możesz udać się na taką wycieczkę w głąb siebie, oglądając uważnie te materiały. Dzisiaj jednak skupię się na odpowiedzi na kluczowe pytanie. Kiedy powinieneś faktycznie z kimś porozmawiać o twoich problemach, o tym, co cię trapi? Zastanowimy się z praktycznego ujęcia, kiedy skierować swoje kroki do psychologa lub terapeuty, a kiedy raczej pomówić z przyjacielem lub udać się do profesjonalnego coacha. Pierwsze. Kiedy masz niezłe wytłumaczenie na swoje kłopotliwe zachowanie, ale nie potrafisz go zmienić, wówczas powinieneś udać się do terapeuty. To jeden z najpopularniejszych schematów, w jakie wpadają ludzie z realnymi obciążeniami psychicznymi. Wykreujmy sobie hipotetyczny scenariusz. Masz problemy ze snem. Te problemy ze snem prowadzą cię do licznych spięć z twoją żoną. Co gorsza, praca cię bardzo stresuje, bo masz coraz silniejsze przekonanie, że pracujesz z idiotami. Brzmi to jak sensowny ciąg przyczynowo-skutkowy. Stres w pracy powoduje kłopoty ze snem, a to powoduje nerwowość w domu i jeszcze większy stres w pracy. No i to wszystko się zapętla. Rozwiązanie? Potrzebuję więcej snu. Tak dość często mogą brzmieć wstępne opisy problemów, jakie słyszą terapeuci. A dlaczego więc przyjaciel czy coach nie nadają się do takiego tematu? Z reguły dla nich solucja będzie bardzo prostolinijna. Musisz się wyspać. Niestety nie w tym rzecz. Terapeuta dostrzeże szybko, że nie stres i praca są głównym problemem naszego bohatera, a sen nie jest rozwiązaniem. Oczywiście sen jest jakimś rozwiązaniem, ale nie jest rozwiązaniem długoterminowym. Pamiętaj, że jeśli masz niezłe wytłumaczenie na twój problem, to możesz nawet być dla takiego terapeuty niegrzeczny. W końcu ty to już wiesz, ale właśnie takie wychodzenie do przodu, takie bycie wiedzącym, ale dalej stojącym w kropce, świadczy o tym, że stwarzasz tylko pozory tego, że wiesz, co się dzieje. Pod tymi pozorami mogą kryć się naprawdę specyficzne trudności, takie jak nieukojony żal do rodziców, który powoduje obecnie pogardę do ludzi. Możesz mieć za sobą jakąś traumę, która podkopała twoje zaufanie do ludzi i w miejscu pracy musisz jakoś odgrywać kogoś innego, przez to czujesz się, że pracujesz z idiotami, co kosztuje cię bardzo wiele zdrowia. Powodów może być naprawdę wiele, ale jeśli masz niezłe wytłumaczenie twojego problemu, a nadal stoisz w miejscu, to prawdopodobnie twoje wytłumaczenie maskuje głębszy problem, a ty nie masz zielonego pojęcia, jak ruszyć do przodu. Jednym zdaniem, powinieneś o tym porozmawiać ze specjalistą. Drugi sygnał. Kiedy w trakcie w miarę udanej wieloletniej relacji nagle zrywasz z partnerem, nie do końca rozumiejąc dlaczego i co się stało. Wówczas powinieneś z kimś o tym porozmawiać.
W zasadzie w każdym przypadku, gdy w relacji romantycznej z drugą osobą ktoś zaczyna robić rzeczy, najlepiej to określić, irracjonalne, bez związku przyczynowo-skutkowego, takie, które podkopują cały związek, mamy poważny problem na swoich barkach. To nawet nie w tym rzecz, że się odkochałeś, czy że coś się zmieniło, albo ona nie zasługuje na taką osobę jak ja. To mówimy o kolejnej wymówce maskującej realny problem, którego nie rozumiesz. Nie zrozumie też problemu przyjaciel czy coach. Tutaj potrzebny jest psycholog lub terapeuta. Dlaczego? Nie tak dawno realizowałem animację o graniu w schemat porzucenia. Był to jeden z trudniejszych odcinków, który pokazywał, jak w relacjach często kompletnie nieświadomie wybieramy partnerów, którzy doprowadzają nas na skraj i niejako zmuszają nas do ucieczki. Takie schematy emocjonalne wykształcone są w nas w trakcie wychowywania. Nie tylko, ale głównie przez naszych rodziców. To oni najczęściej uczą nas takich toksycznych postaw jak trwanie w relacji, w której jesteśmy notorycznie odrzucani, nieakceptowani, które są niestabilne, a jednak są, bo to nasi rodzice, z którymi czy tego chcemy czy nie, mieszkamy. Docelowo te schematy emocjonalne podświadomie przenosimy na dorosłość i według nich działamy. To jest jak impuls elektryczny, zaskakuje każdego. Paradoks tych schematów polega na tym, że są one opcją bezpieczną. Na przykład z twojej perspektywy dziecka wszystko było ok. Nagle z dnia na dzień ojciec znika z domu. Matka mówi, że wyjechał, ale potem nie kryje, że tata już nie wróci. Rozczarowanie, gniew, tęsknota przeradza się w bezpieczny schemat. Schemat opuszczenia, że pomimo, że w związku jest ok, gdy mężczyzna się z niego nagle bez słowa wycofa, to ostatecznie twoja miłość do i więź z mamą wzrośnie. Ot irracjonalny schemat, który odpali ci się w głowie kiedy? Kiedy twój związek będzie równie spokojny jak wtedy twoich rodziców. I co się dzieje? I wtedy mężczyzna ucieka, a ty nie rozumiesz kompletnie, dlaczego właśnie musisz uciec. Oczywiście są też problemy dużo prostsze, na przykład mówienie, że partner zasługuje na kogoś lepszego niż ja. To problem z przywiązaniem, być może wynikający z czynnika niskiej samooceny, może nieumiejętności szczerej rozmowy, fałszywej skromności, budowania masek. Też jest to skomplikowane, ale wydaje się, że mniej niż takie bardzo złożone schematy odrzucenia. Często też osoba robiąca irracjonalne rzeczy w związku analogicznie do punktu pierwszego dzisiejszej animacji znajdzie sobie przyzwoite, ale fałszywe wytłumaczenie. Tak czy inaczej, to wszystko jest bardzo trudne, by złapać to tak w lot, tak od... Po prostu. Dlatego też, jak robisz rzeczy irracjonalne w związku, powinieneś z profesjonalistą o tym porozmawiać. Nikt nie wykona takiej rozkminy przy kipiwie. Naprawdę. Trzeci sygnał. Jeśli twoją wymówkę przed pójściem do terapeuty jest korygowanie się w myślach zdaniem minie parę miesięcy i to wszystko przejdzie. Jakoś to będzie, przecież nie takie rzeczy w życiu przechodziłem. Wówczas powinieneś o tym z kimś porozmawiać. Pacjenci na terapii mają silne mechanizmy obronne, by uniknąć konfrontacji z prawdą. Rolą terapeuty jest je przejrzeć. Problem polega w tym wypadku na czymś innym, na samym dotarciu do fizycznego pojawienia się na pierwszej sesji i pierwszej rozmowy. Mechanizmy obronne wszak sięgają dużo dalej poza gabinety terapeuty. Nie lubimy o sobie myśleć źle. Często też mamy głupi nawyk zbijania się z tropu. Wiemy, że jest źle, ale gdzieś w głowie odzywa się wewnętrzny krytyk, który mówi: daj spokój, szkoda kasy, minie parę miesięcy, to będzie inaczej, zobaczysz. Niestety terapia na poziomie zarówno świadomym, jak i podświadomym, gdy już pracujesz nad jakąś trudnością, jawi się dla pacjenta jako zagrożenie. Zagrożenie dla jego spójności, tego, jaki ma wizerunek sam przed sobą, dla tego, jaki ma pogląd na swoje działania i swoje życie. Wszak terapeuta nie zna go na wylot, nie zna jego życia. Problem polega na tym, że terapeuta może pacjenta dobrze nie znać, to fakt, ale z reguły bardzo dobrze orientuje się w schematach, w jakich tkwi pacjent oraz jak go z nich wygrzebać. Czwarty sygnał. Jeśli tracisz wszystkich znajomych i przyjaciół, czujesz się kompletnie opuszczony lub niezrozumiany, powinieneś o tym porozmawiać ze specjalistą. Trochę uogólniając, ale jednym z głównych zadań różnych rodzajów terapii jest zrozumienie zarówno utraty, jak i nawiązania powiązań między ludźmi w twoim życiu. Często strata kogoś bliskiego, nawet nie mówię o śmierci, ale po prostu brak, powoduje cały szereg nieuświadomionych zachowań, które kolejno sabotują twoje inne relacje. Częstym elementem omawianym na terapii są trudne relacje z rodziną, niezaleczone konflikty, ciągnący się żal czy złość. Te rzeczy poprzez mechanizm schematów emocjonalnych będą podświadomie wpływały na twoje obecne relacje. Jeśli więc odrzucasz wszystkich, odtrącasz nowe znajomości, wszyscy, którzy cię otaczają, to idioci, albo po prostu czujesz się kompletnie niezrozumiały, to potrzebujesz wsparcia specjalisty, który pomoże ci we wglądzie do wewnątrz. Zróbcie taką rewizję twoich relacji z przeszłości z próbą poszukania, jak wpływa to na twoje obecne zachowanie.
Problem niezrozumienia może być inny. Może się okazać, że jesteś otoczony ludźmi, którzy są ok, ale po prostu nie potrafisz znaleźć z nimi wspólnego języka. Na przykład nie potrafisz rozmawiać ze swoimi dziećmi. Żona ma swój świat w pracy, każdy jest w coś zaangażowany, a ty pomimo takiej chmary ludzi dookoła czujesz się odizolowany. Wymieniam przykłady, ale uogólniając, one skłaniają się na poczucie opuszczenia, niezrozumienia czy utraty bliskich. Wówczas jest to temat dla terapeuty. Piąta rzecz. Jeśli czujesz, że życie straciło sens, jest kompletnie puste i bez znaczenia, wówczas możesz się udać do specjalisty, ale piwo z przyjaciółmi też nie zaszkodzi. To jest jedno z odwiecznych pytań o sens i znaczenie życia. Trudne, czasem niepotrzebne, zagmatwane pytanie. Problem z nim polega na tym, że możesz odkryć swoje życiowe powołanie zarówno dzięki terapii, jak i dzięki rozmowom z przyjaciółmi. Dlaczego? Bo jeśli jesteś świadom tego, że jesteś w stanie, że nie czujesz sensu, to najpewniej odnajdziesz go w licznych interakcjach z przyjaciółmi. Otaczanie się licznymi ludźmi wpływa bardzo pozytywnie na odnajdywanie sensu i znaczenia, gdyż ci ludzie wykonują jakieś aktywności, organizują wyjścia, spotykają się, realizują swoje jakieś projekty, w które przy odrobinie lepszego humoru może się zaangażujesz. A angażowanie potrafi wlać wiele sensu do miejsca, gdzie pozornie tego sensu nie było. Czasem jednak będziesz potrzebować terapii, by odkryć, że twoje ogólne poczucie bezsensu może dotyczyć jednej specyficznej rzeczy w życiu, którą warto zmienić. Na przykład kochasz pisać, angażujesz się w pisanie bez reszty, ale straciłeś poczucie sensu. Masz wrażenie, że się wypaliłeś i już rozważasz zmiany zawodowe. W wyniku terapii może się okazać, że tak się czujesz, bo akurat temat, jakim się zajmujesz, to coś, co absolutnie cię nie kręci. Coś, czego podświadomie wręcz nie cierpisz. Ale łatwo się ten temat pisało i można było zarobić, a teraz po prostu cię on wypala. Takie detale terapeuta może pomóc ci odnaleźć, ale sens odnajdziesz też otoczony przyjaciółmi i licznymi aktywnościami. Szósta rzecz. Kiedy masz poczucie, że coś cię mocno ogranicza, zniewala, powinieneś z kimś o tym porozmawiać. Poczucie bycia w potrzasku to codzienność dla milenialsów z kredytem na barku, pracą w korpo na niższym szczeblu, ale nie dotyczy to tylko takiej grupy zawodowej i tematu zawodowego. Tak samo w związku można czuć się jak w potrzasku, albo jak na polu minowym lub w dusznym pokoju. Często też nie możemy się otrząsnąć po jakimś traumatycznym wydarzeniu, stracie kogoś bliskiego, złej diagnozie u lekarza. To są rzeczy, które powodują poczucie zablokowania. Tego nie odblokujemy z przyjacielem na piwie. To z reguły tak nie działa. Finalnym celem terapii w większości jest oddanie kontroli pacjentowi. Jest danie mu wolności wyboru, tej lekkości i pewności, która jest kluczem do dobrego wyjścia na prostą. To 6 powodów, by odwiedzić terapeutę. Mam nadzieję, że jeśli miałeś wątpliwości, po tym filmie podejmiesz właściwe działanie. A na tą chwilę dziękuję Ci za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.